strategię widzicie, jesteśmy sobie na działce. Mamy już pole wymierzone. Bramę mamy wymierzoną. Zaraz wam puścimy drona. Zobaczycie sobie, jak to wygląda wszystko z góry. Od razu mamy wymierzone już dwa budynki. Tak jak mówiłem na zgłoszeniu, że na zgłoszenie też wziąłem od razu dwa budynki, więc będziemy od razu dwa budynki robić. Albo i nie, jeszcze nie wiem. Na razie będziemy kopiemy na przede wszystkim po dwa budynki. Jak będzie koparka, to kopiemy po dwa. Także tak to mniej więcej wygląda z dołu. Nie patrzcie na to, że jest to krzywo, bo to nie ma znaczenia. Ważne, że sznurki muszą być prosto nałożone, kąty się zgadzać i tak dalej. No i oczywiście od granicy wszystko się mierzyć. Zobaczcie, jaki tutaj jest poziom od ziemi. Mniej więcej około 25-26 cm. A tam, na drugim końcu, zobaczcie, te deski, które tam są, to wyznaczają nam poziom, ten poziom tej deski. Także taka jest różnica spadku. To jest wszystko naniesione niwelatorem. Poziom jest naniesiony. Więc to tak to wygląda. Jak widzicie, działeczka już jest cała sobie skoszona. Tak to wygląda tutaj z góry. Piach sobie na nas sobie tutaj czeka. Namurowanie. Jak się uda, to niedługo będzie kopareczka. Prawdopodobnie będziemy kopać sami, wynajmujemy koparkę jako sami wynajmujemy koparkę bez operatora, także no co, zobaczymy, jak to będzie nam szło. I siemaneczko w kolejnym wideovlogu. Sorki za to, że mnie nie widać, ale jest godzina 6:12 rano. Więc jeszcze jest taka szarówka trochę na dworzu, zobaczcie sobie. Taka mniej więcej szaróweczka jeszcze jest. Więc w środku, zapaliwa światełko, o, od razu lepiej nie widać. Dobra, do rzeczy, bo znowu zaczynamy gadać. Czyli co, mamy 6:12, rozpoczynamy budowę i pracę nad naszym domem. 35 metrów kwadratowych za 25 tysięcy złotych. Oczywiście w stanie surowym, zamkniętym systemem gospodarczym. Trzeba to podkreślać. Dobra, dzisiaj jesteśmy umówieni już z kopareczką. Koparka jedzie do nas, więc wynajęliśmy samą koparkę bez operatora. Będę operatorem ja. Tak. Koszt wynajęcia takiej kopareczki to jest w granicach około 350 zł na dobę wynajęcie. No i co? Powiem wam szczerze tak, nigdy nie pracowałem jeszcze na takiej koparce. Nie jeździłem nigdy takim czymś. Jeździłem trochę większą koparką, ale tak wiadomo, żeby spróbować. Ale taką małą jeszcze nie pracowałem, jeszcze nie jeździłem, także to będzie mój pierwszy debiut, można powiedzieć, na koparce. I co, zobaczymy, czy taki człowiek jak ja, który nie jeździł jeszcze taką kopareczką, da sobie radę, czy jak to będzie szło, ile. Także dobra, żeby już nie przedłużać, to zapraszam na działkę i na dzisiejszy odcinek. Witamy was z powrotem na działce. Jak widzicie, kopareczka stoi za mną. Pierwszy mój wykop. Taki mniej więcej. Tak jak wygląda sobie kopareczka. No i co? Będziemy zaraz myśleć o kopaniu. Bierzemy się za robotę. I co? Działamy. Trochę puścimy filma, zaraz timelapsika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także zapraszam na oglądanie.
No i siemaneczko, w kolejnym dniu, jakbyście wczoraj sobie widzieli na timelapsie, czekajcie, muszę się poprawić. Jakżeście widzieli sobie wczoraj na timelapsie, kopałem, ale co, fajnie na początku wszystko ładnie szło, ale niestety okazało się, że jest glina, więc nie wykopałem z całego dołu. Bo po prostu czasu nie starczyło, wiadomo, że teraz to już szybko ciemno się robi. I tak zacząłem od godziny 6 rano, więc niestety no nie udało nam się. Także pokażę wam, co zrobiłem. I co? Tyle nam się udało wykopać przez, można powiedzieć, około 9 godzin. Tu niestety zaczęła się glina. No i co? Zostało nam kopanie ręczne. Niestety. Dobra. Szkoda gadania. Bierzemy się za robotę.